wygląda. Tak? No, dziękuję. Bardzo ładnie. Mamy odnowę. Wróżka dostałam. Wróżka dostałam, tam 3 pudła są do zrobienia filmu. Będzie co robić? Kawa, herbata. Kawa. Słuchaj, już przynoszę mleko. Tam jest zapłacona kawa, kubeczki. O, jedną rzecz, kawy z domu nie wziąłam, a chociaż te ciastka wzięłam, tak? Kawy to co? Super, bo... Już przynoszę, już. Ja nie, ja już jestem po dwóch. Kawy z przynoszą. To nie jest łatwe. To ktoś szukać z nożyczką. Środek to tylko wypełnienie, bo zależało mi na... Zobacz, to normalnie jak bańka wstańka. Ja nie, ja dziękuję. Wiesz, bo nie chciałam, żeby po prostu on mi... Nie wiem czemu, wróciłam się po niego, nie wiem czemu. Jaki ładny. Koszyk wiklinowy tak zrobił. Tak. To jest papierowy? Papierowa wiklina? Tak, wiklina i zrobiona. Tym całym. No ładne. Polakierowane. No ja wklinęłam ten koszyk. Nie wiem jeszcze na co, ale no ładne. Ale tylko. Czyli się uśmiechnij się. O, Ciaś. No śliczne. Olejeczki, białe kwiaty, orchidea super kwiatowa. Hell. O, Kitty, znak szatana. Nowy? Tak. Dobra. Mi. O, lusterko na klątwę. Lusterko na klątwę, jak nic. No, ja dobrze. Ładne to i takie leciuteńkie. No. Ładne. Ładne. Podoba ci naprawdę się, bardzo śliczne. Wróciłam, ja mówię, nie, koszyczek jest. Ale wiesz co, turkusowe jest w ogóle. O. No to mówię ci, reszta to była wypełnienie. Chodzi o koszyk. Fajne. I tu masz jeszcze, myślę, ładna tam. Akurat też jest. Tak. A paszek. Ładny. A paszek się. Tu jest mleko, słuchajcie, jest owsiane i takie normalne królowe. Nawet bezglutenowe? Nie. Nie, tego nie. Tak siedzę, to jest dobrze, nie? Ale z tą samochodem. Toch? Być może. Nie wiem, nie umiem ci powiedzieć. Nie, no bez laktozy. Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Dobra, dzięki bardzo. O, różowe! Żeby nie było, nie? O, kochana, bogactwo. I tęcza. Brokatowe klątwy. Dużo kasiory. I jeżyk, jaki słodziuteńki. Poczekaj, jeszcze nie ostrzy. O, już, mamy gościa. O. Super. Pierwsze parzenie może być tak, że pod spodem będzie ci się tak lekko rosiło. A to jest przy pierwszym parzeniu i potem już jest koniec. Możesz używać ciepłego, zimnego, tak? Jak sobie życzysz, tak. Dobrze. Na wszelki wypadek nie będę łapać za ucho. Nie, ucho jest, teraz to tak? Jest normalnie, to jest wypalone na 1300 stopni, aha, także spokojnie możesz to bezproblematycznie, normalnie. No i tak sobie pomyślałem, że jednak użyję oszczędność kolorów, tylko do środka, ale tak naturalnie, bo mi się tak skojarzyłaś, że raczej tak bardzo naturalnie. Tak? Jakoś, tak, no jakoś to nie da się, to tak się po cieszy. Prostu. Nie, fajnie, trafiłeś naprawdę, lubię naturę, wiesz, może nie we wszystkim, no bo na przykład, no tak, bo to... wiadomo, maluje się, a ktoś by powiedział tak. Natura, ale no lubię poprawić troszeczkę tam czasem, gdzie ten, ale tak mimo wszystko, żeby za... No, ale... Ja naprawdę, Grzesiu, proponuję, bo... Nie, ale dla ciebie. Ja przygotowiłem się, jakby coś tam mam dużo. Znaczy, kłamałabym, bo właśnie jak pracuję, to wcinam, bo jak prowadzę program, to jest jedyna część dnia, kiedy można tak usiąść i już. Nie, co ty, ja to wiesz, jeszcze stres. To ona jeszcze chodzi. A to najwyżej później wjadę z kanapką, to tak. Udało, ale lubisz czarną brukiew? Przepraszam, bo to taka... Kiedy w ogóle cię, lubię tak? Udało mi się czarną brukiew mam. Tylko, że ja robię zupę z czarnej brukwi, ale tak do chrupania jest ostrzejsza niż kalarepa. Tak. Nie wiem, czy ty lubisz, tak? Lubię. Kalarepę lubię. Brzydkiewki lubię. A z kalarepy to ja Białą robię chłodnik bardzo często. No. Bo czasami rzodkiewkowy, rzodkiewki można dokroić. Tak. Ale dla mnie rzodkiewka w chłodniku, ja chłodnik robię zawsze dzień wcześniej. Ona się wybarwia. Ona się taka jest. Taka... Tak. A właśnie jak trę kalarepę, to ta kalarepa dodaje nie dość takiej fajnej gęstości temu chłodnikowi i nie zmienia jakby ani smaku, ani konsystencji. Jest super.
ja to próbowałam. Gdzie ja przypiłam telefon? To przypiłam, pewnie w domu zostawiłam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ela. Dorota. My mamy jakby... Aha, z samochodu. Masz sam popatrz. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam, przepraszam. Ewa, dzień dobry. Dzień dobry. Była Watkowa. Cześć. Dorota. O, jest Bagnicha, hello. Ze z prezentami. Wow. Ten mózg to jest kozia broda. Ja nie wiem, komu ona go wyrwała, ale jest ładny. Ale jest, podobno ale krzyk, podobno jest, smaczny, podobno prawie trupa. Bardzo smaczny. Wow. Dobrze, to jak wy go przyrządzacie? Po prostu robicie jak? Bo to... Ja smażę. Na masełku. Później dodaję śmietanę, słodko. Zobacz, jaki ładny ten wisiorek. A, tak. I zieloną pietruszkę albo coś tam. Super. Nie zawadza. Co to? Nic. To rośnie jak? Bo ja nie widziałem jeszcze nigdy w naturze, jak ona rośnie. No, coś w ten deseń. Jezu, jakie to jest ciężkie. Jakie to jest... No, ale jak pachnie. Ja nie mogę. Aż mi, tak? Będę oddawał, ale najpierw muszę je tak od tego. Ogon. No po prostu. To ja może ten sobie. Nie, nie. Plątuj się tam. Zaraz, słuchajcie, świetnie. Widzę, czeka ładna. Świetnie, no piękny. Bardzo ładny. Bardzo. Możemy wziąć. To ja go. Tak. Na razie, nawet nie będzie, nie pomachał. Tak, z lawendą, która tu obok rośnie. Walnęłam sobie tam, fajnie, nie? My już jesteśmy uwiecznione. Tak jest, fajnie. Oczywiście. Oczywiście. Cześć, hej. Jestem Hanka Bagnicha. Cześć. Hanko Bagnicho, witam cię serdecznie. Ha, 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 ha. Ale ja to zawsze dostałam. Ja na Tesu nie go zapomniałam. No naprawdę. Co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magię od brzegu uroczystego. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy. Niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia. Niech moja magia będzie jej drogą. Przyzywam ziemię, co wszystko płodzi. Niech w jej żyzny gleba moja magia się narodzi. Krąg jest otwarty, po trzykroć otwarty, po trzykroć bezpieczny. Chciałabym jak gdyby sprowadzić, z tego względu, że magia ludowa też posługiwała się tym, co było w pobliżu. I to jest najprostszy rodzaj magii. Teraz mamy coś takiego, że ludzie strasznie wymyślają. Dwupunkty, likwidowanie czakr, cuda na kiju, po to, żeby się pewne rzeczy sprzedawały. Natomiast ja myślę, że sięganie do korzeni ma swoją głęboką tradycję. I chciałam wam na początku tego kursu podać trochę metod różnych, a potem zajmiemy się tą główną metodą, czyli jejowaniem. Myślę, że możemy się kiedyś spotkać, nie wiem, na krótsze warsztaty jeszcze a propos spalania lubu. To też jest jakby taka zupełnie inna metoda. To trzeba dobry parkour załatwić, niekoniecznie zdarłamy. Także w ten sposób. Słuchajcie, są różne działania w magii ludowej. Przede wszystkim właśnie to jajowanie. I tutaj należy pamiętać o zachowaniu ego. Czyli te jaja powinny być typowo kurzęce, typowo wolny wybieg, typowo od babci tam, nie wiem, tak. Grzegorz załatwiał, nie wiadomo skąd. I jeżeli wam ktoś przychodzi i z jajkiem z marketu, jajko ściąga tą energię. I mało tego, też takie przypadki były, że na przykład, czy jakieś woreczkowe na ziemniakach, czy jakieś inne rzeczy, to właśnie ten ziemniak ściąga. Jak to się robi? Wykopuje się dołek w ziemi, bo to trzeba zrobić szybciutko. Przekrawa ziemniaka na pół. Jedną połówką smaruje brzuch, całe te dolegliwości. Oczywiście my możemy sobie wyobrażać, że dolegliwości przychodzą na ziemniak. Wiadomo. I wtedy w ten dołek ten ziemniak i szybko zakopujemy w ziemię. Najprostsza metoda. Oczywiście wszystkie metody wzmacniane są modlitwami, które wam podam. A z drugą połówką to nie ma. Nieważne. Druga połówka nie uczestniczy w zabiegu. Także ja zawsze daję wszystko żywiołom. Dokładnie. Nawet czasem je zakopuję, tak jak teraz robiliśmy te żołędzie. Nie żołądź to było do tej laleczki? Co było takiego? To ja po prostu pod drzewo. No, także nawet nie zakopywałam, bo to było na dobrobyt
No, także, także tak. Z takich wianek, bo tam zostawiano intencyjnie choroby. Również tam zakopywano, tak jak my zakopujemy gdzieś. Ja jeżeli cokolwiek zakopuję, to staram się, tu zakopię, tam zakopię, żeby jednego miejsca nie zabrudzić, jak gdyby, tak? A jak zakopywano pod jednym drzewem, to one potem były bardzo prostopadne. Ja robiłam teraz w wakacje takie odcinanie od bardzo złych złorzeczeń. Jest wybrane jedno drzewo i zastanawiam się, czy nie padnie. Było to godne, nie? Ale zobaczymy. W wakacje, nie teraz, tylko jeszcze, nie, wcześniej. W maju. Ale zobaczymy, bo takie dorodne drzewo wybrane, to takie poważne rzeczy, to też właśnie na te drzewa. Na zwierzęta również przekazywano, tylko że wtedy potem już zabijano to zwierzę jako ofiarę. To już taka bardziej krwawa, no, przypuszczam, takich rzeczy nie będziemy robić. Jeżeli macie problem z kołtunami, u mnie na przykład, jak są te kołtuny? U mnie kot ma kołtun. Mój też. No. I stawało się dokładnie w ten sposób, stawała osoba, po prostu okrawało się z aury te złe rzeczy. Tyle razy, ile się poczuło, że jest okrawanie. To się nazywało okrawanie nożem. Kiedyś noże były tylko żelazne, a nie sztuczne. I do tego okrawania nożem etnografowie... Nie te okulary? Nie, ja wiesz, do pisania, owszem. Czyli takie całościowe oczyszczanie, dlatego 10 szklanek będzie potrzebne, żeby to zinterpretować. 7 mamy na czakry. Trzymamy jedną na głowę, nie, już chcę tam resztę na ciało z tyłu i z przodu, na to wyrównanie. Wody nie nalewajcie do pełna, bo tu jeszcze jajko musi wdziabnąć się. Tak będziemy zaraz do... No, myślę, że tak. Jak dobrego wina, tak? Nie wygląda. Nie trzeba tego robić na gibciele na szczęście, dlatego że robimy aurycznie. Po prostu, bo wtedy jest wygodnie. I słuchajcie, zaczynamy od pierwszego, czyli znajdujemy czubek jajka, przyciskamy palcem i robimy tym. I robimy odwrotnie od wskazówek zegara. Niestety, no, w rozszerzu, bo pamiętajcie, że pierwsza czakra leci w dół. Thank you.
coś mu zrobić, specjalnie coś. Tu masz robale, larwy, tu masz też larwę, snujeczki. Jakieś takie pierdoły masz. Ale splot jest nieładny, bo jest sztylet. Sztyletów nie lubimy, to zawsze jest noża w plecy. Ale sztylety też może być kobieco, tak. Energia, tak? Tutaj zobaczcie, jest pechorzówka. Tu jest dziwne. Jest bardzo. Tak. Po pierwsze, gdzie to jest serce, krążeniówka. Fizycznie. Ale to, że się po prostu zrobiło obok to białko, jest takie, tak jakbyś była rozdzielona na sercu. Wie? A, tu bym chciała, tam jestem. Dobra, no to mogło tak wyjść. Dokładnie tak. To rozdzielenie, to tak jakby, nie wiem, chcieć mieć dziecko, a nie chcieć urodzić. Tak. O, rozdzielenie jaźni. Tak. Zrobimy zdjęcie na grupę, żeby dziewczyny...